Poniedziałek, 29 maja. Grzegorz Rządło, witam i zapraszam na Silesia Flash. Odwołanie wizyty u fryzjera czy kosmetyczki nikogo nie dziwi. Przecież zawsze może nam coś wypaść i szkoda, żeby termin się zmarnował. Szkoda też, że wiele osób zupełnie inaczej podchodzi do wizyt u lekarza. Tylko w ubiegłym roku w województwie śląskim nie odbyło się ponad 130 tysięcy zaplanowanych zabiegów medycznych i wizyt w poradniach. W tylu przypadkach pacjenci nie poinformowali, że jednak do przychodni czy szpitala nie dotrą. Do zmiany tych złych nawyków pacjentów będzie zachęcać ogólnopolska kampania informacyjna Nie za późno, nie za wczas. Do poradni przyjdź na czas. Fatima Orlińska. Tylko w ubiegłym roku w całej Polsce nie odbyło się ponad 300 tysięcy wizyt u kardiologów i ponad 440 tysięcy u ortopedów. W samym województwie śląskim to ponad 130 tysięcy zaplanowanych wizyt u specjalistów, które nie doszły do skutku z powodu nieodwołania ich przez pacjentów. To powoduje nie tylko dezorganizację pracy w szpitalach i przychodniach, ale również straty finansowe. Średnio mamy 10%. Nie jest to najgorzej, jeśli jednak pomyślimy, że jak średnio lekarz przyjmuje dziennie 30 pacjentów w poradni, i 3-4 nie przychodzi, to jednak jest to jego stracony czas, czas pacjentów, którzy mają, wydłużają się im kolejki, a chciałem podkreślić, że kolejki to jest generalnie problem czasu, gdyż są to świadczenia nielimitowane i NFZ płaci za wszystkie świadczenia udzielone ponad limit, tak? Okazuje się, że pacjenci nie odwołują nie tylko wizyt w poradniach, ale również zaplanowanych z długim wyprzedzeniem zabiegów, czasochłonnych i kosztownych. To są zabiegi urologiczne, to są zabiegi okulistyczne, ginekologiczne, no właściwie tyczą gastroenterologii. Pacjenci przygotowują, nie możemy tego zrozumieć, jeżeli ktoś czeka 3-4 miesiące, przygotowuje się czasem do tego zabiegu i do niego nie przychodzi. Nie wiemy, czy to strach, czy to długi okres oczekiwania. Placówki medyczne nieustannie walczą o to, żeby czas oczekiwania na wizytę był krótszy. Długie kolejki w poradniach to duży problem, bo z jednej strony to pacjenci, którzy swoich wizyt nie odwołują, z drugiej ci, którzy do poradni przychodzą przed czasem zaplanowanej wizyty. W ten sposób tworzy się sztuczny tłum, a co często za tym idzie, niepotrzebne emocje zarówno oczekujących, jak i personelu medycznego. Wywierana jest presja, żeby pacjenci byli przyjmowani szybciej, że już oczekują ileś tam godzin, tak? Nie minęła jeszcze wskazana godzina, kiedy powinien pacjent być przyjęty, a on już jest zestresowany, że jeszcze czeka. Więc na tym nam zależy, żeby pacjent przyszedł na właściwą godzinę, żeby zminimalizować stres po każdej stronie, ponieważ sama wizyta jest już stresem dla pacjenta. Dlatego w poniedziałek w Sosnowcu zainaugurowano ogólnopolską kampanię informacyjną Nie za późno, nie za wczas, do poradni przyjdź na czas. Ta ma na celu uświadamianie pacjentów, by dla ich własnego komfortu nie spędzali w kolejkach kilku godzin. Inicjatorem akcji jest Sosnowiecki Szpital Miejski we współpracy ze Śląską Izbą Lekarską. Kampania przypomina również o odwoływaniu wizyt w razie konieczności. Mam akurat tutaj takie trzy przykłady. Nie chciałbym stygmatyzować oczywiście tych szpitali, ale w jednym ze szpitali nie odbyło się ponad 1100 porad, a w tym drugim szpitalu o mniejszym profilu 800. Kampania w formie ulotek będzie promowana w przychodniach i środkach komunikacji miejskiej. Sosnowiecki Szpital Miejski uruchomił też specjalną infolinię, której pracownik będzie dzwonił i przypominał o zaplanowanej wizycie. Pacjenci mogą również w ten sposób odwołać konsultacje. Samorządy po raz kolejny alarmują o swojej trudnej sytuacji, a prezydenci, burmistrzowie i wójtowie załamują ręce. Wprawdzie finansowy upadek gmin zdarza się niezwykle rzadko, ale w ostatnich miesiącach nie ma tygodnia, żeby z któregoś miasta nie padało stwierdzenie: długo już tak nie pociągniemy. O tym, dokąd zmierzają samorządy w kontekście obecnej polityki rządu, rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej w Gliwicach przez Związek Miast Polskich. Paweł Jędrusik. W takich dyskusjach od ponad roku zawsze padają dwa słowa: Polski Ład, bo ten, zdaniem prezydentów choćby Katowic czy Gliwic, bardzo mocno uderza w finanse miast, które na inwestycje wydają duże pieniądze. Zaczyna im jednak brakować na wydatki bieżące. Wzrastają bardzo mocno koszty utrzymania miasta. Trzeba mieć tego świadomość, żeby nawet energia elektryczna i tak dalej, tych elementów jest bardzo dużo. I niestety jest już tak, że pomalutku niektóre ze samorządów tracą płynność finansową. My jesteśmy jako miasto Katowice na granicy tej płynności finansowej. Czeka nas kryzys, który już jest bardzo widoczny. Ja konsekwentnie od 2020 roku realizuję mój program wyborczy, ale największą zapowiedzianą inwestycją w tym programie jest budowa szpitala miejskiego i ta budowa
jest w tej chwili bardzo zagrożona. W trakcie debaty prezydenci dyskutowali też o odpowiedzialności samorządów za poszczególne zadania oraz finansowanie różnych obszarów sfery publicznej, między innymi edukacji. Problem zbyt małej subwencji przewija się od wielu lat i nie widać na razie jego rozwiązania. Kto był w PiS-ie, to nie śmieje się w cyrku. Bo państwo tutaj jedziecie mądre tezy, mądre rozwiązania, ale tam to nikogo nie interesuje. Tam interesuje ich to, gdzie mogą zdobyć parę punktów procentowych przewagi. Dlaczego nauczyciele? Finansowanie, żeby pokazać, że samorząd jest nieudolny, że sobie z czymś nie radzi. Zdaniem samorządowców dyskusja na temat przyszłości miast i samej samorządności nie powinna odbywać się w Warszawie, a właśnie na szczeblu lokalnym. Chociaż doświadczenie lekarzy jest nie do przecenienia, to dobrze, jeśli wspiera ich nowoczesny sprzęt. Zwłaszcza taki, który pozwala na dokładną diagnostykę najmniejszych pacjentów. Samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 w Zabrzu od dziś może korzystać z nowoczesnego cytometru spektralnego, który pomaga dokładnie diagnozować choroby onkologiczne i hematologiczne u dzieci. Paweł Jędrusik. Urządzenie analizuje pobraną próbkę szpiku i umożliwia jednoczesną analizę ponad 20 markerów na pojedynczej komórce nowotworowej. Brzmi skomplikowanie, ale w praktyce ma jedno proste zadanie – pomóc lekarzom w podjęciu decyzji o tym, w jaki sposób leczyć małego pacjenta. Do tej pory używaliśmy cytometru tradycyjnego, czyli konwencjonalnego, który ma znacznie mniejsze możliwości, także ten cytometr znacznie rozszerzy nasze możliwości zarówno diagnostyczne, jak i badawcze. Ale oprócz stosowania przy leczeniu białaczki czy chłoniaka, używać go będzie można również w przypadku chorób hematologicznych. Urządzenie kosztowało 1 200 000 zł. Dzięki darczyńcom kupiła je Fundacja Iskierka. Jest jednym z najlepszych i to powoduje, że dla dzieci, tu mówię z perspektywy rodzica, jest to niesamowity postęp. Kiedy badamy dziecko w 15 czy 30 dobie szpik dziecka i sprawdzamy pozostałość ile komórek nowotworowych, to wcześniejszy sprzęt, który tu był, dawał możliwość określenia tych komórek na poziomie 1 do 100. Obecny daje na poziomie 1 do miliona. O ile Aurora, bo tak nazywa się cytometr, używana będzie do leczenia, to warto stawiać na profilaktykę i obserwować, czy coś niepokojącego nie dzieje się u dziecka. Na przykład pojawienie się guzka, zwłaszcza jak jest niebolesny, powiększone węzły chłonne, zwłaszcza w nadebojczach, także niebolesne, skaza krwotoczna małopłytkowa, objawy oczne, których wcześniej nie było u dziecka, także poranne bóle głowy, zwłaszcza jeżeli im towarzyszą wymioty. Co roku w Polsce rozpoznawanych jest około 250 przypadków ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. Na razie tylko kilka osób może pochwalić się przejściem Wielkiej Pętli Beskidzkiej, która została oficjalnie otwarta w miniony weekend. To nowy szlak turystyczny, który liczy 250 km. Po drodze m.in. Szędzielnia, Babia Góra, Pilsko, Barania Góra czy Klinczok. Na najbardziej wytrwałych turystów czeka odznaka za pokonanie szlaku. Łukasz Kądziołka. Nowe wyzwanie dla miłośników gór, The Loop, bo tak się nazywa, to ponad 200 km po Beskidach. Trasa nie jest łatwa, o czym świadczy relacja doświadczonego przewodnika. Bywają momentami malownicze, momentami łatwe, czasem trochę trudniejsze, tak żeby zadowolić każdego. Jeżeli chodzi o naszą pętelkę, blisko 250 km i niespełna 11 tysięcy metrów przewyższenia, czyli no jest to już dość poważne wyzwanie. Jak to w górach, wyzwanie jest tym większe, im mniej przyjazna jest pogoda. Wielka Pętla Beskidzka wynagradza jednak trudy na trasie widokami i nie tylko. Z jednej strony mamy Czupel w Beskidzie Małym, a z drugiej znacznie bardziej wymagającą Babią Górę. Po zahaczeniu o trzy pasma Beskidów, Śląski, Żywiecki i Mały, czeka nagroda. Trzeba jednak zaliczyć po drodze 16 punktów. Na razie takie odznaki ma tylko kilka osób, które jeszcze przed premierą pokonały pętlę. Jest to z pewnością jakaś forma zachęty. Wiadomo, że w góry nie chodzimy dla medali, ale taki malutki guziczek na plecaku będzie się bardzo fajnie prezentował. To nie konkurencja dla najbardziej popularnego głównego szlaku beskidzkiego. The Loop to przede wszystkim pętla, czyli zaczynamy tam, gdzie kończymy. Poza tym można wygodnie nocować. Ten produkt jest skierowany z myślą o takich zaawansowanych turystach, którzy są zainteresowani właśnie już świadomie szlakami długodystansowymi. Często to są ludzie powyżej 40-50, no bo na długodystansowe szlaki trzeba mieć czas.
Ten nasz jest skrojony z myślą o młodszych również, bo można go upchnąć w zwykłym dwutygodniowym urlopie. I to bardzo wygodnie, bo wraca się do samochodu swojego na parking. Szlak specjalnie nie został oznaczony, bo przebiega po już istniejących szlakach. Niebawem będzie dostępna szczegółowa mapa. Żeby podjąć wyzwanie i spróbować swoich sił na pętli, trzeba tylko albo aż pozbierać pieczątki do książeczki. No i trzeba jeszcze mieć niezłą kondycję oraz trochę górskiego doświadczenia. Tu mieszkał i tworzył, a teraz już po raz trzeci odbędzie się tu impreza jego imienia. Wisła zaprasza na Festiwal Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. To spotkania ze znanymi autorami, którzy dostępni będą dla czytelników od 1 do 4 czerwca. Łukasz Kądziołka. Znani pisarze i dziennikarze spotkają się w Wiśle. Zbliża się trzecia edycja festiwalu imienia Jerzego Pilcha. Mamy fantastycznych pisarzy w bardzo różnych segmentach. To znaczy zaczynamy od Marcina Kedryńskiego, czyli to pisanie podróżnicze, ale też pisanie o muzyce, przez Grażynę Plebanek, Adama Wajraka o przyrodzie. Wymieniać by, czy chociażby Wojciecha Jagielskiego, czyli no, fantastycznego reportera. To tylko część z atrakcji dla starszych czytelników. Ci młodsi będą mieli w tym roku swoją osobną przestrzeń. Dlatego na festiwal Granatowe Góry można się wybrać całą rodziną. Spotkania z ich ulubionymi autorami, spotkania warsztatowe, spacery, gra terenowa, mnóstwo dodatkowych atrakcji też przewidzieliśmy w związku z Dniem Dziecka, który 1 czerwca również tutaj w Wiśle będziemy świętować. Będzie można też wziąć udział w czytaniu literatury Pilcha przy ognisku i przejść śladami zmarłego dokładnie 3 lata temu pisarza, po którym pamiątki zostały dzisiaj zaprezentowane. W niedalekiej przyszłości miasto chce udostępnić do zwiedzenia dom Jerzego Pilcha. I mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się już tak z grubej, że tak powiem, rury ruszyć z przebudową tego obiektu, dostosowaniem go do tych potrzeb, do tych założeń, które gdzieś tam sobie wspólnie określimy. No i ten 2025 to już będzie takim momentem, w którym no, uda nam się go udostępnić, tak żeby już mógł w pełni żyć. Festiwal Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry rozpocznie się w czwartek 1 czerwca i potrwa do niedzieli. Niemal wszystkie atrakcje programowe są dostępne bezpłatnie. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na jutrzejsze wydania Silesia Flash. Do zobaczenia.